Cześć, witajcie, ja jestem Anti, a wy jesteście na kanale AntiPJK. To już bodajże 20 odcinek z serii Red Dead Redemption. Właśnie kradniemy sobie. Powozy z ropą naftową. No i jedziemy sobie już prosto do miejsca odwiedzenia. Ale najpierw musimy zadbać dobrze dzidę. Mam nadzieję, że to pójdzie nam ta misja całkiem sprawnie. No i już żeśmy chyba uciekli. Zobaczmy, jak daleko mamy to miejsce docelowe. O, nie jest tak źle. A ja, korzystając z chwilki okazji, chciałbym was zachęcić do subskrypcji oraz pozostawienia łapek w górę pod tym filmem, jak i do kliknięcia dzwoneczka, żebyście mogli być na bieżąco z wszystkimi filmami, które zamieszczam na tym kanale. No i również chciałbym was zachęcić do komentowania moich filmików. Za wszystkie komentarze wam serdecznie dziękuję. Staram się ustrzelić parę jelonków przy okazji. Ojejka, i żeśmy datka pierdzielnęli. Ale nie jest tak źle. Już mamy całkiem niedaleko. Nie wybiło nas do samego początku. Musimy wrócić teraz do naszego obozu i powiedzieć Johnowi, jak wygląda sprawa. Coś takiego za bóg już w tym momencie. Ten koń już po raz któryś nie chce przyjść do nas. No być może to jest specjalnie, aczkolwiek to nie wpływa pozytywnie na rozgrywkę moim zdaniem. No, ale to tylko moim zdaniem. Pozostaje nam strzelanie do bezbronnych królików i próba odszukania tego naszego konia. Stay there.
No i powiedzcie, czy to nie jest głupie, że ten koń nie chce do nas przyjść? Czy my naprawdę musimy teraz na piechotę zapierdalać taki kawał? Że to jest kawał drogi na piechotę. No moim zdaniem głupota, błąd, nie tak powinno to wyglądać. No cóż, mam nadzieję, że przy obozie uda nam się ukraść konia. I troszeczkę przyspieszymy tą całą naszą podróż. No nie, bo oczywiście ziomek się nam teraz zmęczył. No głupota niemiłosierna, nie? No konia tu jakiegoś już widzę. Od razu gnaja dosiąść. No zobaczymy, czy uda nam się jeszcze dojechać. No pewka. No pewka. Ale żyjemy. Tylko ten tępy koń nie przyjedzie do nas. Taki chuj jak Wolka Trump i zawijamy ci konia. I smyk. No i pod względem tych koni i tak dalej, ta gra jest po prostu spierdolona, no. No widzicie co się dzieje, no jak koń by się wywalił pod taką góreczkę. No, ja też zjeżdżam, no. No żenada, żenada. Dobrze, pojedziemy sobie dookoła, ale... No to jest to, co odrzuca w Rockstarsie, nie? Takie przesadzenie. Głupota taka wpisana w tą grę. Tak jak i w GTA, tak jak i w Red Dead Redemption 1, tak jak i w 2. No ale no cóż, dobra, już jesteśmy gdzieś tutaj nieopodal. Szukamy naszego Johna, żeby mu donieść, że żeśmy zdobyli naszą ropę. John? Get off. Good. You? Got everything we need. Good. I think we need another man. Charles? I'll go get him. Meet us at the wagon when you can. Sure. See, Arthur? Ain't that dumb. Next time, let the wolves eat all your brain. Then you'll be a genius. No cóż, i to by było na tyle w tym odcinku. Ja się z wami już żegnam i do zobaczenia w kolejnych materiałach.